Witajcie, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 67. odcinek Zarychty na solo. Tym razem mamy przed sobą Sacramento Kings, drużynę, która jest typowana do szorowania tyłkiem o dno tabeli ligowej. I w sumie nie ma się co temu dziwić. Już dzisiejsze pierwsze spotkanie z Utah Jazz pokazało, że Dave Yerger ma dosyć specyficzny pogląd na to, jak zespół ma grać. Rotacja, którą zaproponował, była trochę dziwna. W żaden sposób nie odzwierciedlała tego, co widzieliśmy w trakcie preseason. Także w stosunku do tego, jakie zapowiedzi sam trener ogłaszał, bo chociażby mówił, że pierwszopiątkowym rozgrywającym będzie Frank Mason trzeci, a tymczasem dostał 5 minut z ławki. Więc trochę to było dziwne, ale sama gra dzisiaj Kings. Porażka tylko 6 punktami z Utah Jazz. Bardzo dobry początek spotkania zresztą. I kilka naprawdę solidnych występów, jak chociażby Williego Colisteina, sprawia, że nawet jakiś tam optymizm może się pojawić. Natomiast jest to na razie jedno spotkanie, także nie ma co za daleko wybiegać. Ogólnie obraz nędzy i rozpaczy jest wszechobecny. I wydaje się, że Kings są na prostej drodze, żeby zajechać na 30. miejscu w całej lidze, albo przynajmniej na 15. w swojej konferencji, bo może jeszcze na wschodzie gorsi będą Hawks albo Knicks. No ale przejdźmy do szkoleniowca. Dave Yerger, czyli gość, który dał się poznać nam jako co najmniej solidny trener, prowadząc Memphis Grizzlies przez 3 lata, wcześniej będąc tam asystentem. Yerger, który z tymi Grizzlies wchodził regularnie do playoffs, Yerger, który sprawił, że w pewnym momencie Golden State Warriors mieli trochę stracha, gdy wygrał z nimi 2 mecze w drugiej rundzie playoffs. I w końcu ten sam Yerger, który trafił do Sacramento Kings dwa lata temu, namówił do przyjścia tu Zacha Randolpha, Vince'a Cartera i George'a Hilla, mamiąc ich tym, że będą walczyć o playoffy, a skończyło się jak zwykle, czyli na grze bez playoffów. To już chyba 13 lat będzie lada chwila, jak Kings nie ma w czołowej ósemce wschodu. To jeszcze były czasy Sharifa Abdurrahima, Rona Artesta w tej drużynie, także rzeczywiście kupę czasu minęło. Yerger jak dotąd przez te 2 sezony w Kings wygrał łącznie 59 spotkań, czyli jak dobrze liczę, o 2 mniej tylko od Luka Waltona. No, dokładnie. Ale jakże inny jest to odbiór tego trenera. Yerger mota się trochę w tym wszystkim, co robi. Nie wygląda na tak sprecyzowanego i też nie ma konkretnego punktu zaczepienia takiego, chociażby jak Luke Walton w postaci swojej defensywy. Kings bowiem beznadziejnie bronią, beznadziejnie atakują i jeszcze grają w najwolniej w całej lidze, więc to powoduje, że ta drużyna jest nie do oglądania. Chociaż wciąż ma bardzo duże grono kibiców, tak? Kibiców, którzy razem z burmistrzem, czy tam prezydentem miasta, wybaczcie, nie wiem jak to jest w Sacramento, utrzymali kilka lat temu drużynę w swoim mieście, chociaż też było blisko jej utraty. No i w tym wszystkim powierzenie Yergerowi sterów, powierzenie mu rozwoju młodych zawodników trochę mi się nie podoba, no ale to są zabawki Vivka Ranadive i Vlade Divaca, więc mogą teoretycznie robić z tym, co chcą. Ja Yergera oceniam na 3 z plusem, trochę ze względu na sentyment do tych fajnych Memphis Grizzlies, ale z drugiej strony, tak jak mówię, no jeżeli w tym sezonie nie będzie konkretnego rozwoju kilku zawodników, no to jego ocena powinna pójść w dół. Co najlepsze, to 3 z plusem to będzie zdecydowanie najwyższa ocena, jaką dzisiaj dam Sacramento, tak już trochę uprzedzę. Bo teraz przechodząc do obwodowych, mamy graczy, na których w Kings chcą stawiać. Natomiast są to gracze, którzy, no okej, potencjał mają, natomiast nie potrafią zebrać w sobie więcej niż jednej umiejętności na wysokim poziomie. Bo mamy podstawowym rozgrywającym będzie De'Aaron Fox, który ponoć ma być tą najważniejszą postacią w najbliższych latach w Sacramento. To on ma być tym franchise playerem, jak to się mówi. Natomiast Fox w pierwszym sezonie miał swoje przebłyski, ale jak na gościa, który ma być postacią główną drużyny, to 11 punktów, 4 asysty, 30% za 3 w drużynie, która jest bardzo słaba,
no, nie powala. Oczywiście nie raz i nie dwa mieliśmy takie przypadki, kiedy pierwszy sezon nijak się miał do tego, gdzie zawodnik później doszedł. I tak samo może być w przypadku Foxa. To nie jest powiedziane, że on z powodu pierwszego sezonu teraz będzie już tak do końca kariery grał. Natomiast no, musi nad wieloma elementami Darren Fox popracować. Więc on będzie tą podstawową jedynką. Obok niego już dzisiaj w pierwszym spotkaniu przeciwko Utah Jazz biegał Yogi Ferrell, który będzie pełnił rolę niskiej dwójki. I wydaje się, że no to nie jest wcale takie złe rozwiązanie, bo dzięki temu Kings mogą grać zdecydowanie szybciej niż w poprzednim sezonie. Natomiast to też nie jest rozwiązanie idealne, bo fajnie gdyby był po prostu zawodnik numer 2 wyższy, który może pomóc, bo tak grając na dwóch małych, no chociażby z takimi Utah Jazz dzisiaj już był problem z kryciem Donovana Mitchella. A co będzie z innymi drużynami, które też będą miały na przykład dwóch wysokich na obwodzie na pozycjach 1-2, a są takie zespoły przecież w NBA, no to wtedy będą mieli Kings problem. Dalej wystawił dzisiaj Dave Jerger trzeciego zawodnika, którego mam wśród obwodowych, czyli Buddy'ego Hilda, gościa, który ma na naprawdę wysokim poziomie, bardzo wysokim poziomie umiejętność rzucania do kosza. W poprzednim sezonie trafiał 43% swoich trójek i podejrzewam, że ten poziom utrzyma. Wreszcie może będzie grał w pierwszej piątce regularnie, może te jego statystyki pójdą w górę, może złapie jeszcze więcej pewności siebie i zacznie spełniać pokładane w nim nadzieje. Chciałbym, żeby tak było, bo bardzo mi się podoba sposób, w jaki gra Buddy Hield. To też trochę by pokazało, że New Orleans Pelicans, wybierając go w drafcie, się nie pomylili co do jego potencjału, co do jego talentu, który w nim drzemie. Oczywiście później oddali go za DeMarcusa Cousinsa, żeby osiągnąć krótkowzroczny efekt, który osiągnęli zresztą. Natomiast Kings próbują tego zawodnika zbudować, rozwinąć i mieć później z niego pożytek. Gdzieś tam obok tych graczy jest jeszcze kolejny, który w tej chwili jest kontuzjowany. Ten, który moim zdaniem jest najbardziej kompletny w tej chwili, czyli Bogdan Bogdanowicz. Jednak na razie Serb nie będzie grał przez najbliższe kilka tygodni ze względu na kontuzję i operację, której się poddał w ostatnich dniach. Natomiast Bogdanowicz już teraz, wchodząc do NBA jako debiutant, wniósł bardzo dobrą skuteczność w rzutach za 3 punkty, bo prawie 40%. Wniósł też bardzo dobre rozgrywanie pick and rolli, bo chyba był najlepszy pod tym kątem w Sacramento, jeśli chodzi o znajdowanie zawodników wysokich, rolujących do kosza. Bo De'Aaron Fox to prawda miał więcej asyst, ale mam wrażenie, że Fox miał sporo takich asyst na rzut za 3 punkty, taki, gdzie ma po prostu podać w konkretny, wcześniej umówiony punkt, w którym wybiegnie zawodnik po zasłonach i stamtąd rzuci. Natomiast Bogdanowicz to była czysta kreatywność w jego przypadku, bo w pick and rollach po prostu nie da się rzucać we wcześniej umówiony punkt. Wszystko zależy od tego, jak postawiona zostanie zasłona, jak zachowa się defensywa i wtedy dopiero patrzymy, gdzie można podać. Więc dla mnie Bogdanowicz przynajmniej w poprzednim sezonie był lepszym kreatorem gry niż Fox. To nie znaczy, że będzie rozgrywającym. Bo nie będzie, bo Bogdanowicz po powrocie powinien być klasyczną dwójką i powinien zepchnąć na ławkę rezerwowych Yogiego Ferrella. Tak bym przynajmniej chciał, żeby było. Natomiast zanim to nastąpi, to oczywiście półtora miesiąca bez gry. Dalej mamy jeszcze dwóch graczy. Franka Masona, którego wspomniałem, że Dave Jerger zapowiadał jako gracza do pierwszej piątki, tymczasem wystawił go na zaledwie 5 minut dzisiaj w całym spotkaniu. No i mamy powracającego syna marnotrawnego, czyli Bena McLemora. Zupełnie nie wiem, po co go z powrotem ściągnęli Sacramento Kings, bo McLemore już pokazał, że niestety, mimo całej sympatii, którą do niego mam, w sumie nie wiem skąd, ale po prostu jakoś tak mam, no to on już niestety jest raczej w formie zwijającej się w NBA, więc raczej kwestia dojechania do końca kontraktu, a później wyjazd do Chin bądź Europy. No nie wiem, chyba że jacyś New York Knicks jeszcze spróbują mu zaoferować kontrakt. No całe to towarzystwo, które wymieniłem i o którym powiedziałem kilka słów, zasługuje co najwyżej na notę 2. Bo tak jak powiedziałem, jest gra kilku zawodników, którzy opanowali pewne umiejętności w stopniu zadowalającym, dobrym bądź nawet wysokim, tak jak chociażby Hilt i jego trójki. Natomiast nie ma, to jest porozkładane po kilku graczach, a reszta jakaś taka niemrawa. Przechodzimy dalej, czyli do skrzydłowych, gdzie Dave Jerger zupełnie mnie zaskoczył. Spodziewałem się, że przynajmniej tak wyglądało też z meczów przedsezonowych, że tutaj
wyjdzie dwójką Marvin Bagley i Justin Jackson. Tymczasem w pierwszej piątce wyszedł Nemanja Bjelica, który zagrał bardzo dobre spotkanie, nie można mu tego odmówić. Natomiast to było trochę zaskakujące. Drugim graczem w rotacji jest Justin Jackson, który dostał 31 minut aż, natomiast dopiero na trzecim miejscu Marvin Bagley, chociaż nawet dzisiaj dostał mniej minut od Imana Shumperta. No ale po kolei Bjelica, jak może pamiętacie, po poprzednim sezonie skończył mu się kontrakt z Minnesota Timberwolves, dogadał się wstępnie z Philadelphia 76ers, natomiast później stwierdził, że jednak nie chce tam grać, bo wraca do Europy i nagle z ofertą przyszedł Vlade Divac i Bjelica nagle fantastycznym sposobem zrobił po prostu na szaro Sixers i przyszedł do Kings. Oczywiście za większe pieniądze, tak, takie, których prawdopodobnie w Europie nigdzie by nie dostał, ale niesmak myślę pozostał i władze Filadelfii nie będą jakoś specjalnie chętnie podejmować go, gdy przyjedzie ze swoją drużyną na mecz. Dalej mamy za Bjelicą Justina Jacksona, tak jak powiedziałem, zawodnika, w którego ewidentnie Kings chcą inwestować. Ale skoro chcą inwestować Justina Jacksona, to dlaczego nie chcą w Marvina Bagleya? Bo przecież Bagley został wybrany z drugim numerem w ostatnim drafcie. Jackson trochę dalej w poprzednim drafcie i jakoś tak mam wrażenie, że nie tędy droga, panie Jerger. Ta rotacja jest zupełnie od czapy. Więc Justin Jackson póki co numer 2, przynajmniej w tym wczorajszym spotkaniu z Utah Jazz. No ale mamy to jest zawodnik, który ma polegać na rzucie za 3 punkty, tak? W poprzednim sezonie trafiał ledwo powyżej 30%, dzisiaj 0 na 4. Więc początek nie jakiś dobry. Preseason zresztą też nie wyglądał jakoś specjalnie, więc nie wiem, nie rozumiem tego. Z kolei dalej mamy... Okej, pojedźmy według minut z tego spotkania z Utah Jazz, czyli na miejscu numer 3 mamy Imana Shumperta, którego wiemy na co stać, tak? To jest zawodnik, który może przydać się z ławki rezerwowych jako niezły defensor, może trafić jakąś trójkę, może dobrze uciec do kontrataku albo zbiec po prostu w ofensywie w ustawionej grze. Natomiast no to też nie jest gracz, który nagle zmieni oblicze Sacramento Kings. Dlatego tym bardziej mnie dziwi, że to on wyszedł na więcej minut niż Bagley. Bagley dostał ich tylko 12, w tym czasie rzucił 6 punktów, miał 5 zbiórek. No, nie grał jakoś specjalnie, tak? W tym fragmencie, kiedy on był na boisku, drużyna była minus 14, więc to mogło decydować też o tym, że grał mało minut. No ale jeżeli Kings tak czy siak będą walczyli tylko o przetrwanie i o to, żeby zbudować umiejętności poszczególnych zawodników, rozwinąć ich, żeby byli coraz lepsi, no to kto jak nie Bagley ma grać, tak? To na niego postawili w trakcie draftu, no i trzeba go po prostu ogrywać. Numerem 5 jest jeszcze Skal Labissiere, który dzisiaj nie dostał w ogóle minut, chociaż też się zastanawiam, czy Labissiere nie będzie przypadkiem trzecim środkowym w tej drużynie. Ogólna nota skrzydłowych to jest naciągana dwuja, z tego względu, że jeżeli Bagley, który ma teoretycznie największe umiejętności, nie gra, to nie mogę tego tu postawić wyżej. Gdyby Bagley dostał dzisiaj pierwszą piątkę, 30 minut, przerżnęliby pewnie i tak z Utah Jazz, to wtedy może bym postawił 2 plus za ten potencjał Bagleya, który w nim mimo wszystko drzemie. A tak, to niestety musi być dwuja. No i podkoszowi. Tutaj w moich pierwotnych notatkach kolejność brzmiała tak. Willi Cauley-Stein, Costa Kufos, Zach Randolph. Obecnie kolejność brzmi tak. Willi Cauley-Stein, Harry Giles i być może Skal Labissiere. Randolph i Kufos nie są brani w ogóle pod uwagę, więc to będzie dla nich sezon na przesiedzenie, a odcinanie kuponów i tak dalej. Natomiast Willi Cauley-Stein dzisiaj mnie bardzo pozytywnie zaskoczył. Rzucił 23 punkty przeciwko Utah Jazz i parę razy tak ograł fajnie Rudy'ego Goberta, że aż zacząłem się zastanawiać, czy to przypadkiem nie będzie wreszcie ten sezon Cauley-Steina, w którym on wystrzeli do góry. I bardzo bym mu tego życzył, bo pamiętam, być może też ten jego pierwszy sezon, kiedy on nie dostawał w ogóle minut grając za DeMarcusem Cousinsem i chyba Kufosem właśnie wtedy. I takie akcje na Twitterze pod hashtagiem Free Willy się pojawiały. No wreszcie Cauley-Stein dostaje teraz minuty, natomiast już nikt się Sacramento Kings nie interesuje na poważnie. A wydaje mi się, że chociażby ci, którzy grają w ligach fantasy, powinni w jego kierunku teraz bardzo chętnie spoglądać, bo on poza tym, że dobrze punktował dzisiaj, dobrze zbierał, to miał też 4 asysty. Zresztą w całym poprzednim sezonie miał ich średnio prawie 2,5, więc jak na środkowego to jest bardzo przyzwoity wynik.
No i jego zmiennikiem będzie Harry Giles, który teoretycznie powinien być drugoroczniakiem, ale z powodu kontuzji stracił całe poprzednie rozgrywki. Miał bardzo dobre momenty w preseason, ale dzisiaj też nie dostał szansy, bo dostał tylko 10 minut. Co prawda w trakcie tych 10 minut drużyna była aż na minus 23, więc to może gdzieś tam tłumaczyć, dlaczego Jergers dalej z niego nie korzystał. Natomiast Giles, myślę, powinien wywalczyć dla siebie te kilkanaście do 20 minut co spotkanie, bo jest po prostu dobrym zawodnikiem, ma coś takiego w sobie. Nawet jak rozmawiałem ostatnio z Tomkiem Kostrzewą, to sam powiedział, że widzi w Gilesie chociażby te podania za plecami, te no-look pasy, takie jak u Chrisa Webera, więc może coś z tego zawodnika będzie. Na pewno ma bardzo, ale to bardzo fajne czucie gry, więc fajnie by było, gdyby dostawał więcej szans. Natomiast ocena podkoszowych najlepsza z tych wszystkich trzech pozycji, które omawiałem, 2 z plusem, bo ze względu na już w tej chwili umiejętności Colli Steina. No jeśli chodzi o bilans ofensywy i defensywy, to powiem wam szczerze, no było beznadziejnie. Tak naprawdę, biorąc pod uwagę zestawienie tych dwóch cech, to gorsi byli tylko Phoenix Suns, którzy byli na ostatnim miejscu w obu. Natomiast Kings byli na 29 miejscu w ataku, tylko przed Suns, i na 27 w obronie, wyprzedzając tylko trzy drużyny. A do tego jeszcze, żeby było beznadziejnie, jeszcze gorzej, no to byli 30 drużyną, jeśli chodzi o tempo gry. Grali najwolniej ze wszystkich, tylko 97 posiadań na spotkanie. Muszą to zdecydowanie zmienić, bo kibice zakochani w tym zespole w końcu się od niego zaczną odwracać i ta widownia będzie spadać z sezonu na sezon coraz bardziej. Natomiast na te rozgrywki za bardzo tutaj nie widzę potencjału. Oczywiście są młodzi, może jak oni będą ogrywani, to coś z tego będzie, ale nie wiem, czy to ten trener. Jakoś śmiem w to wątpić. Dzięki za wysłuchanie. Sacramento Kings, skończyliśmy 5. dywizję. Została nam ostatnia. Z Teksasem, z Nowym Orleanem i z Tennessee. To tyle na dzisiaj. Do usłyszenia, Piotrek Zarychta.